Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Skąd ja mam te mikstury? Aha, wiem, pozbierałam z ludzi. Mam w ogóle eliksir ducha. Okej, fajnie, dobra, nieważne. Moi drodzy, no witam was w nowym odcinku, nie wiem co więcej mogę powiedzieć. Lecimy do obozu paladynów, tylko muszę się wymanić. I tak tych mikstur nie używam, więc mogę wykorzystać. Tak. I za chwilę sobie polecimy. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku troszeczkę się działo brzydkich rzeczy. Widzę, że tutaj też jest jakiś młyn. O mój Boże. O Jezusie. Aha. A to Lidu przyszedł, co? Ej, ty. W końcu musi wygrać sprawiedliwość. Naprawdę w to wierzysz? Co tu się dzieje? Ja się pytam. Chodź tu, bydla. Okej, dobra, wiem już co się dzieje. Nagle się pojawiły potwory z kosmosu. O nie. Ognisty golem. Jak on mi wykurwi. O mój Boże, Boże, jak się przycina. Cholera jasna, ja nic nie widzę. Tu wszyscy się. Dobra. To znowu ty. Ciągle to potrafię. Odłóż broń. No bez jaj. A to już? Witaj, generale. Witaj, przyjacielu. Przybyłeś z pomocą w ostatniej chwili. Dopiero co skończyła się bitwa z piratami, gdy otrzymaliśmy wieść o ataku na nasz obóz. Mam nadzieję, że bitwa została wygrana. Tak, odnieśliśmy zwycięstwo, choć zostało ono okupione śmiercią Lorda Hagena. To straszna strata. Lord Hagen był wielkim szlachetnym wojownikiem, ale też bardzo cieszą się ze zwycięstwa. Śmierć Lorda Hagena nie jest daremna, a ekspedycja zakończyła się sukcesem. Ale co z pozostałymi paladynami? Byli wyczerpani po walce i potrzebowali czasu na dojście do siebie, ale zdaje się, że przybyli właśnie do obozu. Ku nam zbliża się kapitan Garond. Okej, dobra, w porządku. No, Tendor oberwał nieźle. Widzicie gdzieś Garonda? Bo ja jestem chyba ślepa. To wszyscy w ogóle praktycznie poumierali, nie? Tu jest Lee. Arjan, kim ty jesteś w ogóle? A tu jest Garond. Nie mogę uwierzyć, że Lord Hagen oddał życie w służbie Innosa, tak samo jak pozostali paladyni. Jestem pewien, że na dworze Innosa spotka go zasłużona nagroda. Najważniejsze, że udało nam się pokonać piratów. Te gady w końcu gryzą ziemię. Okej. Okay. No i co dalej? Ja się pytam teraz. Może z Lee mam dalej gadać? O co tutaj chodzi? Przepraszam bardzo. Ekspedycja. Atak został odparty dzięki pojawieniu się posiłków generała Lee. Skąd się właściwie tu wziął? No nie wiem, bo nie chcę z nim gadać, do cholery. Hakon, rycerz... André? Możesz mnie uczyć, nie chcę. Rycerz... O, Kerolot! Siema! Lee, czy ty chcesz ze mną rozmawiać, czy nie? Bo ja nie do końca wiem, co teraz mam robić ze sobą. Ezihel? Też nic. W ogóle, że orkowie też tutaj są. Hakon to nie, Kerolot... No i... O! Co? Coś mnie jednak omija. Martin? Kradzież będzie dość prosta. I nowy poziom. Wiecie co, ja się może zapiszę i się wczytam, bo coś dziwnego się tu dzieje. Przez chwilę też muzyka w ogóle zniknęła. No dobra, a ty kim jesteś? Asun, nie wiem kim jesteś, nie mam pojęcia.
Okej. Okay. Aha, i tak nagle wszyscy teraz wracacie do swoich spraw. Garant, hey. Czy ty naprawdę nic ode mnie nie chcesz? Kerolot, to już próbowałam z nim gadać. Edwin, hey. Dzień dobry. Samuel. Chyba dość prosta była, tak. W porządku, to o co teraz chodzi, ja się pytam. O, Sengrad, hey. Witam panowie. Skąd wy w ogóle tutaj się wzięliście? To jest dobre pytanie. Tendor nic ode mnie też nie chciał. Ezichel też nie. Rycerz, Hakon, Harold, witam. Coś się zbugowało, czy o co chodzi? Jego czyny były sprawiedliwe. Tu niektórzy mają pozycje bojowe, niektórzy stoją w miejscu. Okej, z demona możemy sobie oczywiście pozbierać. Lee, czy ty nie chcesz nic dalej ode mnie? Nie. O nie, Wele zabili! No wiecie co? Nikt kobity nie ochronił. Holender. Niczego tu dobra, nie wiadomo, znajdę. Z ognistego demona nic nie ten. Co ja mam zrobić teraz? Powie mi ktoś? Okej. Nic tu nie ma. Wiecie co, nie wiem czy dobrze robię. Po pierwsze poszłabym się przespać do rana. Już się tutaj raczej nic nie dzieje w tej chwili. O, mikstura, której nie wzięłam jakimś cudem. Po pierwsze się prześpimy do rana, bo będzie też lepsza widoczność, zdecydowanie. Bo nie wiem dlaczego, ale troszeczkę się dzisiaj zacina. Nie ma czego plądrować. Trochę tych demonów tu leży jeszcze. Tu jest zapomniałam jak on się nazywa, Nikorenos? Naprawdę dziwna sprawa, ja trochę nie czaję. Dobra, z demonów to bym akurat chciała pozbierać, bo one miały mikstury, a mikstury się mogą nam przydać. Nawet nie tyle, że mogą, one się po prostu przydadzą. Mogę z tego demona zabrać? Dziękuję bardzo. Ej, no chyba się gra popagowała, nie? O, wreszcie! Nie mogę uwierzyć. Generał Lee? Tak, we własnej osobie. Jak się zdaje, przybyliśmy w samą porę. Całe szczęście. Niestety nie mogliśmy przybyć wcześniej. Ale jak to się stało, że w ogóle tu przybyliście? Zaraz to objaśnię. Już od jakiegoś czasu dochodziły mnie niepokojące wieści płynące z tej krainy. Sam postanowiłem dokładnie zbadać te doniesienia, tym bardziej, że w Koriny zawsze było bardzo niespokojnie. To tygiel tętniący łatwo wymykającą się spod kontroli magią oraz miejsce ludzkich i boskich porachunków. Zresztą, jak zapewne pamiętasz, sam mogłem się o tym przekonać, przybywając na zesłaniu w kolonii górniczej. Tak, pamiętam. Dlatego zebrałem swych najlepszych ludzi i tu przybyłem, chcąc pomóc wam w walce. Jednak jak słyszę, piraci już zostali pokonani, więc nasza obecność chyba już nie jest konieczna. Piraci zostali pokonani, jednak ich przywódcy Hannibalowi udało się uciec. Nie wiadomo, czy nie planuje tu wrócić z chęcią odwetu. Zbiegł? Dokąd? Najprawdopodobniej na małą wyspę niedaleko stąd. Z tego co kiedyś usłyszałem od jednego pirata, Hannibal ma tam swoją bazę. Rozumiem. Będziemy więc musieli trzymać się na baczności. Poza tym, pomimo rozbicia piratów w Jarkendarze, mamy do czynienia z jeszcze o wiele groźniejszym wrogiem. Plagą Beliara. Ten atak na obóz to jeden z jej przejawów? Zgadza się. Co wiesz na temat tej plagi? Do tej pory udało mi się ustalić, że pomioty tej plagi zaczęły się pojawiać jakiś czas temu w związku z pojawieniem się pewnej pradawnej tabliczki. Od tamtej pory ich ataki nasilają się. Mag wody Christian uważa, że może to mieć związek ze starożytnym skarbcem kryjącym sobie niezliczone skarby, w tym potężne artefakty Adanosa. Ten skarbiec zwie się Złotymi Wrotami. Być może Beliar chce go odnaleźć i ograbić poprzez swych sługusów. Już jakiś czas temu jeden z nich, Kruk, naruszył spokój świątyni Adanosa. Rozumiem. Sprawa wygląda na poważną. Trzeba podjąć wszystkie możliwe kroki, aby wyjaśnić sprawę Złotych Wrót i być może zdobyć broń przeciw atakom nieumarłych.
Zanim to nastąpi, muszę wpierw sam dokładnie rozeznać się w sytuacji i wtedy podejmę dalsze decyzje. A w związku ze śmiercią Lorda Hagena, przyjmuję dowodzenie tą ekspedycją. Oczywiście, generale. Musimy doprowadzić ją do szczęśliwego końca. Całe szczęście, przybyli tu ze mną moi najlepsi ludzie. Znam ich jeszcze z czasów, zanim zostałem uwikłany w spisek. Razem możemy dokonać wiele. Nie wątpię. Mam nadzieję, że mogę liczyć na twoją dalszą pomoc. Myślę nawet, że wiem, co powinniśmy dalej zrobić. Co takiego? Piraci zostali pokonani, ale zapewne część z nich została w obozie. Dobrze byłoby się nimi zająć. Miałem to samo proponować. Zdecydowanie powinniśmy do końca rozprawić się z tymi oprychami. Razem ze swoimi ludźmi jestem gotów tam wyruszyć, choćby w tej chwili. Doskonale. Ruszajcie. Wybijcie do końca te wszy i zajmijcie ich obóz, na wypadek, gdyby przyszło im do głowy tu wrócić. Tak jest. A ty, przyjacielu, po ukończeniu tej misji wróć do mnie. A przy okazji mam pytanie. Możesz mi wyjaśnić, co w naszym obozie robił orkowie? Widziałem, że pomagali nam w walce z demonami, ale... To długa historia. Lord Hagen i wódz orków zdecydowali zawrzeć sojusz przeciw piratom. Ci orkowie nie wyznają Beliara i są przyjaciółmi ludzi. Ciekawe. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Pochodzą z odległej krainy Nachdoru i tu krzewią swoje zwyczaje. Możesz odwiedzić ich wodza Wareka. To dobry pomysł. Pomyślę o tym. Teraz udajcie się do obozu piratów. No wreszcie, Lee, przestałeś gadać. Garond, czy my możemy iść, czy sama mam... Dobra, chyba sama idę. A mogę pogadać na przykład z Martinem? Czy nie za bardzo? Widzę, że nie. Dobra, no to w takim razie polecę sobie tam sama. Do bagna nie chcemy, chcemy do kanionu. No i co, lecimy w takim razie. Jakieś niedobitki piratów na pewno tutaj zostały. I zobaczymy, no. Ciekawe, czy przy wieżyczce też są piraci dalej. Nie mam pojęcia, ale na pewno tutaj przed obozem powinno być w miarę czysto. Są tam piraci, czy nie ma ich? Są piraci. Dobra, no. Wydaje mi się, że miałam tutaj przyjść z kimś, ale ewidentnie nikt nie chciał ze mną iść, także zajmijmy się najpierw tutaj tą częścią. Nie powinieneś tu przychodzić! O, witam. Witam pana. No. Dobra, pięknie. Miażdży deska. No teraz... Jak to nic nie ma? No strażnik i nic nie miał. Kto tutaj dalej jest? Dobra, no. Ktoś do mnie próbuje dobiec. Kurna, trochę ich tutaj jest jeszcze, nie? O, świetnie, odbagował się. Wiecie, musimy tak w miarę pojedynczo, bo jak się na mnie rzuci większość osób... A to Ron! O, właśnie, większość osób. No, to nie był najmądrzejszy pomysł... Ała! Kurna! No, wybijanie tego miejsca samemu to jest jakiś żart. Oni mnie zabiją za chwilę. Ej, what the hell? Najgorsze, że nawet nikt nie chciał tutaj ze mną iść. Moment, aż normalnie muszę wejść sobie w dziennik, bo mi coś tutaj nie pasuje. Z Lordem Garondem. No a Garond ma mnie w dupsku. Dobra, odbiegniemy, spróbujemy się przeteleportować jeszcze raz do Garonda. To mam pod szóstką chyba? Nie, pod siódemką. Gdzie jest Garond? No. No to chodź do cholery. No, dziękuję bardzo. Nie rozumiem tylko, dlaczego tak dzisiaj bardzo gra klatkuje. W sumie od ostatniego momentu się tak zrobiło. Ach, o kurna, demony wyciągają szpony.
Ale tu jest masakra totalna, nie? Tyle na ten... No, koniec z tobą, bestia. Możemy iść. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Rycerzu, co robisz? No halo. Hej. Garont. Muszę was odbagować pojedynczo. No wreszcie. Ach, bagowanie się gry. No, koniec z tobą, bestio. Przynajmniej sobie z tego pozbieram. Nie wiem, czy ja dostaję expa. Chyba nie. Ale no zobaczymy. W ogóle powiem wam, że jakoś dziwnie mi się gra w tą modyfikację od ostatniego czasu. Czemu to nas w ogóle nie chce atakować? Koniec z tobą, bestio. Panie brzytwiaku? Wszystko okej z tobą? Dobra, cieszę się, że panowie mi przyjdą pomóc. Czy ktoś się spierdzielił, przepraszam, do dołu i to był Garont? Bo jak tak, to zabije, nie? Będę musiała go zrespić, jeżeli to był Garont. Dobra, to są rycerze. No, koniec z tobą, bestio. Ja się pytam, gdzie są moi ludzie? Wiecie co, musimy się wczytać, bo widzę, że im się coś stało, nie? Powpadali do dziury chyba. Ja muszę dopilnować, żeby tego nie zrobili. A w szczególności Garont, no bo sorry. Proszę was, nie wpadnijcie do żadnej dziury. Z tobą, bestio. Błagam was. Dobra, ważne, żeby Garont był ze mną. Jakbyście poznikali, to ja nie rozumiem tego. No, koniec z tobą, bestio. Boże, ale żal. Jak to jest, że mi giną wojownicy, moi drodzy? Nie wiem, ale przynajmniej we trójkę, jak będziemy to... O Boże święty. No, koniec z tobą, bestio. To jest jakiś żart? No, koniec z tobą, bestio. Smocze zębacze. Nienawidzę golemów. Koniec z tobą, bestio. Kurna, no przecież was to zagryzie. No, koniec z tobą, bestio. Okej. Okej, tam jest w ogóle jeden paladyn jakimś prawem. Ale no, masakra. Koniec z tobą, bestio. No, koniec. Powiem wam, że to jest naprawdę męczące. W sensie modyfikacja jest całkiem git, ale jakoś zaczyna mnie męczyć. Panie rycerzu, czy ja mogę ci dać jakiś ten HP, cokolwiek? No Garont chyba jest nieśmiertelny, mam nadzieję. I ta przycinka to była z powodu... Nie wiem jakiego. Ach, tu są jeszcze panowie. Co wy tu robicie? Najpierw zajmiemy się niedobitkami piratów przy zameczku przed nami. No dobra, no to dawaj, idziemy. Poginiecie za chwilę, no ale dobra. Ten rycerz na cholerę tu stoi. Dobra, no oni raczej sobie w 100% nie pora... A z wami co jest nie tak? Cholecie, bydlak!
ja wam dam odłóż broń. Kurna, mogę się ruszyć, dziękuję. Oh my god. No już! Możemy iść dalej. W ogóle oni są upośledzeni, nie? W sensie wyszłam z nimi do cholery jasnej. A ci odłóż broń. No jasne. Dobra, te tasaki to może sobie daruję. Nie powinno tu leżeć jeszcze jedno ciało? Powinno. O, tu jest. Dobra, idę zanim oni się zabiją tam sami. Oni chyba pobiegli, tak. No dobra, witam serdecznie. Jesteśmy na miejscu. Czas wybić tych psu bratów co do jednego. No to dawaj, Garond, a nie czekasz na mnie. Dobra, przynajmniej ja mam ich, nie? Alarm! Fajnie było chociaż jednego pirata zgarnąć dla siebie. Oh, shit. No, a ty do mnie strzelasz? No, czy wy to widzieliście? Typ mi strzelił prosto w twarz. Co to miało być? Dobra. Odłóż broń. Wy jesteście powaleni, czy o co wam chodzi? Chodźcie tu wszyscy. Alarm! No kurna, mogę... No tak, większość na mnie ludzi. No a ja se ginę, bo mogę, tak? No super. Ach, wiecie co? Ja chyba po prostu pobiegnę prosto przed siebie i w ogóle oleję tych piratów w 100%. Niech ci paladyni się z nimi bawią. Zobaczymy, ile ludzi zginie. No typie, kurwa mać! No... Ja pierdolę, nie? Te złote wrota są chore, za przeproszeniem. Nie lubię tej modyfikacji. Wiecie co, ja sobie tutaj stanę... i kurwa popatrzę, nie? Zobaczymy, kto wygra. Aktualnie to paladyni przegrywają z bandą głupich piratów. Cholerny bydlak. No dawaj. Wow, wreszcie kogoś zabiłam. Okej, przez chwilę mnie zablokowało. Chyba tylko Garond żyje aktualnie. Tak, bo Garond jest nieśmiertelny. No i Martin. Głupi dureń. Okej, dobra. Wszyscy piraci są martwi. Teraz spokojnie możemy urządzić się w ich obozie. Ale celem naszej ekspedycji było także odnalezienie porwanych mieszkańców. Tobie chciałbym zlecić to ważne zadanie. Oczywiście. Odnajdź i uwolni porwanych mieszkańców Korinis. Być może są też jacyś inni więźniowie. Potem zdaj mi relację. Dobrze. W porządku, dziękuję bardzo za oddanie mi sterowania. Normalnego. Sonia, no nie chciała nawet ze mną rozmawiać, także musiała zginąć. Nóż myśliwski, miecz paladyna, Cordelas. Chwila. A to Martin tu biega. Okej. Okay. Tutaj jakiś paladyn zginął w ogóle w środku. Cholera wie dlaczego. Nie wiem dlaczego... Aha, bo to Borys. Dobra. To nie Bons, tylko Borys. W porządku. Kogo my dalej tutaj mamy? Mamy Slate'a. Czy tam były moje pieniądze? Niczego tu nie znajdę. Nie mam pojęcia, ale znalazłam dużo kasy.
kolejny kordelas, topór pokładowy, miecz paladyna. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Czemu ci strażnicy nic przy sobie nie mają, to ja nie rozumiem. Ciekawi mnie bardzo, gdzie jest Garond, bo miał gdzieś niby iść i chyba gdzieś faktycznie poszedł i potem go nie znajdę. Nic tu nie ma. O, Ashtar. To jest... Czemu mi dajecie te tabliczki? Przecież nawet nie mogę się nauczyć tego czytać. Jakie dno? Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Dobra. Jeszcze z Rona. I co? I to by było wszystko? Jeszcze możemy okraść resztę rzeczy. Dobra, tych zardzewiałych to ja nie będę zbierała. Tu jest jeszcze zwykły pirat. Tutaj u Skipa było sporo rzeczy, ale ja chyba to obgrabiłam wszystko. Tak, dokładnie. Obgrabiłam to. Nie byliśmy tylko w chatce, gdzie był Ancilla. Czyli tutaj. A nie, tutaj też żeśmy byli. Dobra. Czy ja gdzieś nie byłam? Chyba byłam wszędzie. Okej. Musimy uwolnić na pewno mieszkańców, więc zróbmy to. Wiesz, mówi się o tym i o tym. Z kim ja mogę tutaj zagadać? Ja się pytam. Może z jakąś kobietą? Obywatelu? O. Jesteście wolni. Jak to? Piraci zostali pokonani. Naprawdę? Słyszeliśmy jakieś wrzaski na zewnątrz, ale baliśmy się nosa wyściubić. Jeszcze nas by zarżnęli. Naprawdę jesteście bezpieczni. Wyjdźcie na zewnątrz i sami zobaczcie. W obozie stacjonują paladyni. Nareszcie jesteśmy wolni. Dziękujemy ci za ratunek. W takim razie chodźmy. No to idźcie, bo wy jesteście już na wolności. A my tymczasem pójdziemy jeszcze po Miltena, tylko że mnie normalnie jakoś weszło tam na górę. Bo Miltena też trzeba przecież uwolnić, co nie? Nie zostawimy go tak. Pytanie, jak ja tam mam wejść teraz? Chyba nikt tego za bardzo nie przemyślał. Wejdę jakoś? Czy nie wejdę? No teraz to się zbugowałam. Wiecie co? Najlepiej będzie, jak się tam zmarwinimy po prostu, bo... B, czy ja mam full życia? Tak, no to... F8 się weźmiemy. No dobra, wreszcie. Nie wiem, kto wymyślił to, żeby go umieścić tutaj w górach. Znaczy, bardzo dobry pomysł z jednej strony, ale z drugiej, żeby się tutaj dostać, to jest żart. Milten! Witaj ponownie, Miltenie. Witaj. Chyba nie trafiłeś tu znowu jako więzień. Skądże znowu? Tym razem jestem wolny. Zresztą tak samo jak ty. A co się stało z piratami? Co prawda jakiś czas temu odeszli stąd moi strażnicy, których po incydencie z tobą było aż 3, ale sądziłem, że pilnują mnie z ukrycia. Wydarzyło się bardzo wiele. Odbyła się wielka bitwa pomiędzy piratami, paladynami i orkami. Okazała się dla nas zwycięska. Poza tym z Myrtany przybył generał Lee. Nasz stary, dobry znajomy. Niestety są także złe wieści. Wciąż szaleje plaga Beliara i to ona teraz jest naszym głównym utrapieniem. Rozumiem. Niestety na razie nie będę mógł pomóc w tej walce. Muszę zregenerować siły po tym więzieniu. Co prawda, zapewne niedługo i tak bym stąd uciekł, ponieważ mam już praktycznie gotową runę teleportującą, ale i tak cieszę się z twojego przybycia i naszego wspólnego zwycięstwa. Gdzie planujesz się udać? Sądzę, że najlepszym miejscem będzie obóz orków. Słyszałem o ich ogniu ducha przodków. To powinno być idealne miejsce do odzyskania sił dla maga ognia. Do zobaczenia w takim razie. Oczywiście, a w podzięce przyjmij ode mnie ten eliksir. A teraz żegnaj. Okej, okay, dziękuję bardzo. To chyba spotka się z Koristo i będzie miał takie... Jak to Koristo w ogóle tutaj jest? W ogóle... Okej, okay, mam za mało siły, ale miecz dwuręczny paladyna będziemy mogli nosić. W ogóle topór wojenny. Boże, 50 sił mi brakuje do niego. No tu lepiej, 64. Topór bojowy. To jest broń, którą fajnie było założyć. Potężny mściciel, bardzo fajna broń, jednoręczna. Kordelas jest dwuręczny? Okej, okay, dobra.
Czy my coś mamy jeszcze tutaj do zrobienia? Jeszcze było jedno miejsce, które było zamknięte i chciałabym zobaczyć, czy teraz możemy się tam dostać. Bo jeżeli tak, to byłoby fajnie. A jeżeli nie, no to porozmawiamy z Garondem i zobaczymy, co dalej. W ogóle ten odcinek jakiś, ja nie wiem, w ogóle nie mam energii do nagrywania tego. W sensie, troszeczkę mnie już nużą te Złote Wrota, za długo je chyba nagrywam. Ale no tak wyszło. W sumie ja nie mogę się już doczekać nowej modyfikacji. Bo jakoś Złote Wrota mnie bardzo jakoś nie pociągają. Przynajmniej aktualnie, bo wcześniej pociągały mnie nieco bardziej. Czy tutaj będzie dalej ten pirat, który pilnuje? Tak, to jest jedyny pirat, który tutaj chyba przeżył. Więc będziemy mogli się z nim zmierzyć. No, on na 100% mnie zaatakuje. Adejar? Adejar się zbugował. No niestety, nie dał mi szansy. Czego ty do cholery jasnej pilnujesz? Dobra, 600 expa było za niego. Czy on ma kluczyk? Dobór pokładowy i klucz. Ach, no tak, tutaj są orkowie przecież. Zaporg i Menot. Koniec, ale Zaporg. O. Jesteście wolni. Czego bredzisz, Mora? Dość już nasłuchaliśmy się waszych szyderstw. Czy ty nie widzisz, że ja mam twoją zbroję na sobie? Piraci zostali pokonani. Możecie wrócić do swojego obozu. Orakszagal, duch przodków, zesłał nam ratunek. No. Nareszcie wolność! No nareszcie, wynoś się już stąd. Czy tutaj coś można znaleźć ciekawego? Nie. W sumie właśnie przypomniało mi się, że przecież orkowie jeszcze tutaj byli. Dobra, jak tam stoimy z zadaniami aktualnie? Ekspedycja paladynów. Wszyscy piraci zostali zabici. Droga do Złotych Wrót, plaga Beliara, portal. Porwani mieszkańcy. Tak, możemy teraz się udać gdzie? No, do Garonda i powiedzieć mu, że sprawa już jest załatwiona. I w ogóle, że uwolniliśmy naprawdę już chyba wszystkich. Uwolniliśmy Miltena. Uwolniliśmy orków i uwolniliśmy mieszkańców Korinis, także raczej Garond powinien być już z nas zadowolony i będziemy mogli wracać do Lee. Ciekawe, co on ma dla nas do roboty. Izabel, Garond. Więźniowie zostali uwolnieni. 2000 expa. Dokładnie. Głównie mieszkańcy Korinis porwani przez piratów. Jednak w jednej z jaskiń znalazłem dwóch orków, a w jeszcze innej maga ognia Miltena. To niezwykłe odkrycie. Orkowie i magognia. Jesteś pewien, że to wszyscy więźniowie? Pewności nie mam, ale wszystko wskazuje na to, że tak. Świetnie. Doskonała robota. W końcu możemy spokojnie się tu osiąść. W nagrodę przyjmij ten worek złotych monet. Dziękuję bardzo. Reputacja w obozie paladynów i orków. Dobra, mamy wrócić do Lee, ale zanim to zrobię, idziemy jeszcze zobaczyć... idziemy jeszcze, a to zadanie się wykonało, bo to jest istotna sprawa. Tak. Idziemy jeszcze zobaczyć, co tam piraci trzymali w miejscu, gdzie... Cholera jasna! Głupi poszukiwaczu, co ty tu robisz? Ja też sobie, widzicie, stanęłam jak wryta bez sensu. Nie wiem, dlaczego mija mi przyspieszonko, jak wyciągam broń. No nie, teraz będą wszędzie ci... idioci. Ty paskudny, głupi poszukiwaczu. Na szczęście nie są jacyś trudni, nie? I z nich trochę leci tego shitu. Dobra. Zostało nam miejsce tutaj do sprawdzenia. Jestem bardzo ciekawa, co piraci tutaj trzymali, bo było tutaj troszeczkę na przykład kuferków. Lewo, lewo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. 50 sztuk złota, mikstura szybkości i wytrych. Wejdziemy sobie jeszcze na górę. I zobaczymy, czy coś tutaj jest. Dla nas. Wygląda na to, że nie, ale może byśmy spróbowali do tamtej wieży sobie przeskoczyć.
Dobra, nie doskoczę, tylko się zabiję prędzej. Dobra, fajnie. Okej, to się wczytamy. Jak widzicie, cały odcinek dzisiaj nam zleciał na obozowisku piratów, na czyszczeniu i tak dalej. Okej, czyli bez sensu tutaj wlazłam. W porządku, fajnie wiedzieć, że bez sensu. Wow, ale mnie wygrzmociło w kosmos. Pirat. Nie podoba mi się to, jak gra przycina, bo się boję zaraz, że Access Volation mi wywali, nie? Dobra, tutaj mogło coś jeszcze być. To są bełty, ale nie chcę bełtów za bardzo. W sensie... niepotrzebne mi są jakoś szczególnie. O, bryłka rudy. W porządku. Sprawdźmy tutaj, co Hannibal mógł trzymać przy sobie. Tutaj też był jakiś kufer. Lewo, lewo, prawo. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Mapa Nordmaru. Mapa znaleziona w kufrze Hannibala. Portret Hannibala. Może z młodości. Bełty. Kusza. I ryba. Okej, mapa Nordmaru. Jestem bardzo ciekawa, czy mogę ją zobaczyć. Bo jestem zainteresowana tym, jak ona wygląda. Ach, po prostu wycinek. Dobrze. Ale to i tak ciekawa sprawa. Dobra, jeżeli nic nie znajdziemy tutaj na górze, to się oczywiście stąd wyteleportuje. Tutaj jest jakaś mikstura i to chyba mikstura stała. Chyba do many. Nie, kolejny eliksir siły. Fajnie. Tylko najpierw musimy przeskoczyć jeszcze jeden próg punktowy, żeby to robić. Chociaż chyba mi braknie gry, zanim to zrobimy. No ale dobra. Te bloki dwuręczne. A wiem, musimy przeskoczyć próg punktowy w walce teraz chyba. Miecz dwuręczny paladyna. Okej. Dobra, lecimy w takim razie do Lee. Do obozu paladynów. I pogadajmy w takim razie z Lee. Gdzie on stoi? To nie jest Lee. Ach, oczywiście Lee stoi na czele. Dobrze, że jesteś. Znowu kolejny Rozumiem, poziom. Rozumiem, że piraci to już przeszłość. Tak. Zgadza się. Wybiliśmy ich co do jednego i uwolniliśmy porwanych mieszkańców Korinis. Opiekują się nimi paladyni. Świetnie. Podjąłem już odpowiednie decyzje i mam gotowy plan działania. Oczywiście jest też w nim miejsce dla ciebie. Słucham. Zanim jednak do tego przejdę, muszę wyrazić ogromne uznanie dla tego, co zrobiłeś dla nas i dla całego Korinis do tej pory. Wiem, że już w przeszłości dokonywałeś wielkich rzeczy i wykazałeś się ogromnym bohaterstwem. Jednak teraz chciałbym ci to odpowiednio wynagrodzić. Nie trzeba. Doceniam twoją skromność, ale komuś takiemu jak ty przynależy się odpowiednia ranga i stanowisko. Tym samym, posiadając wszelkie pełnomocnictwa króla, mianuję cię gubernatorem i dowódcą naczelnym paladynów na królewskiej wyspie Korinis. Wow. Od tej pory do twych prerogatyw należy zasiadanie na urzędzie, sprawowanie wszelkiej władzy na terenie wyspy i zarządzanie jej dobrami. Każdy mieszkaniec Korinis winien nieść posłuszeństwo i oddanie, a rycerze będą cię słuchali we wszystkim, co się tyczy działań militarnych. Nadaję ci też tytuł Lorda. Lorda Jego Królewskiej Mości. Czy chcesz przyjąć jakieś imię? Do tej pory byłeś znany jako bezimienny bohater. Jednak teraz możesz ujawnić swe prawdziwe imię. Okej, możemy poznać imię bezimiennego. Ale wiecie co? Wolę to zatrzymać dla siebie. Nie, wolę zachować tą tajemnicę dla siebie. Zgoda, niech tak będzie. Rozdział 4. Portal Złotych Wrót. I teraz przejdźmy do rzeczy. Oto plan naszego działania. Po konsultacji z pozostałymi paladynami, a także magami wody, Miltenem, bratem Xardasa i orkami, doszedłem do wniosku, że plagi Beliara nie da się pokonać zwykłymi środkami. Musi znieść jakiś specjalny artefakt, zawierający moc zdolną wygnać zło z tej krainy. Z tego, co mi powiedział brat Xardasa, istnieje wiele przesłanek wskazujących na istnienie starożytnego skarbca, zwane Złotymi Wrotami. Tam może znajdować się artefakt, którego poszukujemy. Trzeba go koniecznie odnaleźć. Pomóc w tym mogą starodawne relikty, opisujące drogę do Złotych Wrót. Być może obecny przywódca bandytów Alvaro wie coś na ten temat.
Podobno kolekcjonuje takie znaleziska. Prawdopodobnie jest nawet w posiadaniu jednej z tabliczek prowadzących do Złotych Wrót. Dobrze, porozmawiam z nim na ten temat. Poza tym, musimy jeszcze zwiększyć bezpieczeństwo obozu. Ostatni atak Hord Beliara pokazał, że palisada nie jest wystarczającą ochroną. Potrzebna jest także ochrona duchowa. Co masz na myśli? Dobrze byłoby mieć w obozie kabliczkę Innosa. Jego obecność doda otuchy ludziom i będzie odstraszać siły zła. Tak, to bardzo dobry pomysł. Zajmę się tym. Jako gubernator nie musisz robić tego sam. Możesz komuś zlecić tę pracę. W porządku. Okej. Rozmawiałem z Alvaro o tabliczce, ale za jej przekazanie żąda czegoś niemożliwego. Czego? Amnestii dla wszystkich bandytów. Oczywiście Lord Hagen nie zgodził się na to. Rozumiem. Jednak obecna sytuacja nie pozostawia nam wyjścia. Musimy znaleźć drogę do Złotych Wrót, a wiele wskazuje na to, że jej ślad odnajdziemy w obozie bandytów. W takim razie napiszę list do tego Alvaro. Przyjdź do mnie za godzinę. Okej, w porządku. Mamy czwarty rozdział. Interesujące. Czy mogę porozmawiać na przykład z Kerolotem albo kimś? Nie za bardzo. Jak sprawa się ma? Mamy w ogóle dwa poziomy do wykonania. Mistrz Areny nam dalej został, choroba Torbena, eksperymenty, wilcze skóry. Troszeczkę nam się coś uszczupliło, ale nie będziemy się tym przejmować. Mamy też to zadanie z Fiskiem oczywiście. Wiecie co, prześpimy się godzinę, bo nic nam jakby to, wiecie, możemy to zrobić po prostu. Więc to zróbmy. Prześpijmy się godzinę. Odpoczywaj godzinę. No i co? Weźmiemy od Lee ten list. A Lee, widzę, go pisze w swoim namiocie. Oto list. Poza tym przekazuję ci wszystkie pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji. Okej. Ja bym sobie chętnie przeczytała ten list. Oczywiście potem się wczytam po przeczytaniu tego listu, chyba że gra mi nie da. List generała Lee. Nie mogę otworzyć tego listu. Okej, no to się wczytam, żeby nie było, że coś przy nim w ogóle majstrowałam. Tylko to nie ten zapis. No jasne, jasne. Wczytaj mnie. Dobrze. Myślę, moi drodzy, że powinniśmy to zrobić w kolejnym odcinku, ale bardzo mnie kusi, żeby udać się już do bandytów. Do kanionu nie, do bagna oczywiście. A do bagna dlatego, że chciałabym przebiec tędy. Ciekawi mnie, czy będą poszukiwacze gdzieś tutaj. Na bagnie. W sumie mogliby być. No nieważne. Chcę się przebiec tędy ze względu na to, że może ktoś ma dla mnie jakieś zadanie. Więc tylko i wyłącznie dlatego. Tutaj jest strażnik. Sandra, ty na przykład może chcesz coś ode mnie? I możemy oczywiście zapłacić, żeby nam zrobiła zbroję. Albert, możesz zagrać swój popisowy utwór. Sara na przykład. Co słychać? Słońce dziś cudownie świeci, a ja jestem strasznie szczęśliwa. Odwiedziłaś mnie. Nie mogę doczekać się naszego spotkania. Co powiesz na wspólny mały spacer? Jasne, chodźmy. Dobrze, znam pewne romantyczne miejsce, ale chcę, aby czas, jaki tam spędzimy, był nam bardzo miło. Co masz na myśli? Zawsze marzyłam, aby mój ukochany zagrał mi na lutni. Nigdy nie próbowałem grać. Zrób to dla mnie, proszę cię. No dobrze, postaram się. Czy ja mam gdzieś jakąś lutnię? Alfred, znaczy Albert... Nauczy mnie, no bez jajec. Ja nawet nie mam lutni, ludzie drodzy. Mam jakąś lutnię? Ta kurna, chciałabym. Dobra, możemy, widzę, zrobić sobie z nią jakieś zadanie małe. Kirgo, Gustaw, coś może chcesz? Drewno opałowe. Malek. Możemy kupić pancerz, możemy też go okraść, bo mamy dostateczną liczbę zręczności. Mamy też dwa poziomy do wydania. Brago. Dość ryzykowna, to nie za bardzo. I Alto, jest obok ciebie, dość prosta.
Także zróbmy to. Tu jest bandyta. Karras, czy ty masz może lutnię? Nie wygląda, że masz lutnię. Ale kupię sobie od ciebie jedno krzesiwo, bo jest też do zadania i moglibyśmy je w sumie zrobić w kolejnym odcinku. No, za dodatkowe punkty doświadczenia oczywiście. Nic mnie już nie dziwi. Dobrze, czyli wygląda na to, że tylko mam zadanie ze Sandrą. Snaf. Jak tam? Właśnie. Potrzebuję lutni. Lutni? Czyżbyś zaczął muzykować? Nie, ale zacznę. Znudziło już ci się włóczenie po świecie? Tak, w pewnym sensie. Możesz mi pomóc? Tak. Lutnię znajdziesz w magazynku. Oto klucz. Dzięki. Okej, dziękuję bardzo. A gdzie ty masz magazynek? Ja się pytam teraz. Ortega, witam serdecznie. A tu masz magazynek. Świetnie, dziękuję bardzo. Lutnia. U, mikstura. Moglibyśmy... Lekka ryba. W sumie wszystko moglibyśmy wynieść stąd, także zróbmy to. Miksturka. Czy to jest kufer? Nie. Moi drodzy, no kurde, tak mi się teraz nagle znowu zaczęło dobrze grać, że mi się nie chce tego kończyć. Czy Alfred może mnie nauczyć grać na lutni? To jest bardzo dobre pytanie. Ale powinnam to zadanie kontynuować w kolejnym odcinku, a nie dziś. Mamy też z Alvaro do pogadania. No ale możemy się zająć na razie pobocznymi zadaniami, bo wiadomo. Czy mogę tak po prostu ci zagrać? Mam lutnię. Wspaniale. A czy umiesz na niej grać? Trochę. Przed naszym wyjściem weź kilka lekcji u Alberta. On cudownie gra na tym instrumencie. No tak właśnie myślałam. Albert kurna nauczył, nie? Podobno umiesz grać na lutni. Naprawdę, a nie chwaląc się, jestem prawdziwym mistrzem. Czy mógłbyś mi udzielić kilku lekcji? Chciałbym umieć zagrać chociaż jeden krótki utwór. Czemu nie? Ale lekcje kosztują. Za przyspieszony kurs biorę przeważnie nie więcej niż 100 sztuk złota. Dobra, to naucz mnie. Naucz mnie grać na lutni. Prosty utwór potrafi zagrać każdy, komu cieniostwór nie nadepnął na ucho. Przesuwasz ręce wzdłuż gryfu, delikatnie pociągasz za struny i gotowe. Dzięki, spróbuję. Okej, moi drodzy, to zadanie z wspólnym wieczorem będziemy kontynuować w kolejnym odcinku. Na ten już to by było na tyle. Dziękuję wam za obejrzenie. Słyszymy się w kolejnym. Jeżeli film wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, jakiś miły komentarz. A jeżeli chcecie widzieć więcej, no to subskrypcję, przede wszystkim z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia. Bo wiadomo, jak to tak YouTube czasami działa, że właśnie nie działa. Dobrze, dziękuję wam jeszcze raz. Cześć.